Wczoraj nie zdążyliśmy podsumować trasy. Odcinek nieco ponad 40 km był raczej taki spacerowy, cały czas po płaskim. Dzisiaj ruszymy na kolejny odcinek. Wyjeżdżamy za granicę. Tutaj żegna nas babcia i piesek. Szarutek, papa. Planujemy dojechać do Tarvisio, 40 km. Niedługi odcinek, ale czekają nas podjazdy. No więc jest godzina za 10:11. Temperatura 23 stopnie w cieniu. Żegnamy się z Villach. Jedziemy do Tarvisio. Ostatnie chwile na ziemi austriackiej. Mówiłeś drugi, a zjeżdżasz na pierwszy. Zbliżamy się do kolejnego pasma, które musimy pokonać. Czasem temperatura wzrosła do 28 stopni Celsjusza. Jedziemy sobie powoli. Lekko wieje wiaterek, jest bardzo przyjemnie. Znowu wjechaliśmy za Villach na szutrówkę. Tutaj Państwo wyprzedzają nas na tandemie elektrycznym. Pomykają sobie leciutko, super. Ale jak to w Austrii, ten shooter znowu nie jest zły. Spokojnie dajemy naszymi rowerami radę. To co daje się zauważyć po wjeździe do Carinthii, to zwiększony ruch rowerzystów. Może dlatego, że jest ładniejsza pogoda, a może dlatego, że trasa łatwiejsza. Przejeżdżamy przez ładną rzekę Gail. Pięknie. Też 5 km jak do Bad Gastein. Więc ja oszczędzam siły. Powoli zbliżamy się do granicy austriacko-włoskiej. Pogoda piękna, miejsce piękne, ale temperatura wzrosła nam prawie do 36 stopni, 35,8 dokładnie mamy. Jedziemy pod górę, więc słońce grzeje niemiłosiernie w plecy, ale za chwilę mamy nadzieję jechać chociaż przez chwilę w dół. Jak to w górę? Odsłaniają się przynajmniej piękne szczyty, ośnieżone jeszcze gdzieniegdzie. Tam gdzieś między tymi górami albo pod tymi górami musimy przejechać. Żegnamy się z Carinthią i to oznacza, że zbliżamy się do granicy austriacko-włoskiej. Na razie nie widać żadnej kontroli. Wygląda na to, że bez problemu wjedziemy. Włochy witają nas małym podjazdem, 15%, więc będzie na pewno ciekawie. Ale nad granicy żadnej kontroli. Bez problemu na razie przekraczamy granicę i żegnamy gościnną Austrię z nadzieją na równie gościnną Italię.
Czarka znowu wystrzeliła. Selfie. Męczyłam się trochę. Wpinamy się do Tarvisio. Temperatura pokazuje 36,7, więc jest dość ciepło. Na zimno w każdym razie nie narzekamy. Tarvisio Città. To może to nie jest wioska. Co my na tą drogę wjechać? To pewnie jakiś zjazd jeszcze będzie, nie? Nocujemy i jutro wyruszamy dalej do Benzony. No, pokój taki rzeczywiście skromny. Kurczę, takie u nas byśmy powiedzieli późny gierek. Łazienka no może trochę lepsza.